Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO. I wiele było tutaj jakby niesnastek, jeśli chodzi o sprawę z eventem, który aktualnie trwa. Jest oczywiście event, który nazwany został, Kotuni Spotlight Weekend? Coś ten deseń. I nie wiem, do południa, czy nawet do późnych godzin wieczornych, czyli aktualnie w regionie APAC, event ten nie działał. W ogóle wszyscy mówią, nie opłaca się nawet wychodzić, bo spawny w parkach nie istnieją. Aktualnie jestem na terenie parkowym i powiem wam, że idąc w tym kierunku, do tego miejsca, widziałem kilka spawnów, także event prawdopodobnie został naprawiony. Jestem w tej chwili na terenie parkowym, właśnie jeszcze również na terenie krykalni. Spawny Kotuni są takie w miarę. Na pewno jest zwiększony spawn, nie jest to coś w rodzaju takich oszukiwanych spawnów eventowych. Innego eventu, tylko po prostu są to takie solidne spawny Kotuni, takie powiedzmy, nie wiem, a la gniazdo. Także event działa na chwilę obecną, jak coś. Mam trik, którym chcę się z wami podzielić. Oczywiście nie jest on mój, tylko znaleziony był na internecie. I dotyczy on czego innego jak wskrzeszenia Pokemona, który jest po prostu padnięty, nie? Jeszcze ten materiał nagrywałem raz, ale po prostu przez to, że mam lampę, po prostu zmylił mnie przycisk nagrywania i włączyłem tylko lampę, nie włączyłem nagrywania, także nagrywam to drugi raz. I zwróć uwagę, nasz Pokémon pada i powiedzmy, że nie mam tutaj żadnego revive'a, a potrzebuję konkretnego Pokémona na teraz, na już. Jak to zrobić? Oprócz oczywiście, mając świadomość tego, że nasz Pokémon oczywiście już powerupując, nie może otrzymać kolejnego powera, powiedzmy, ten akurat może jeszcze, ale powiedzmy, że nie mamy revive'ów i nie możemy go powerupować, czyli przy jednym powerupie otrzyma 1 HP. Ale załóżmy, że nie mamy tej możliwości, ma maksymalne CP. W takim przypadku, zwróćcie uwagę, wchodzimy w sekcję Best Buddy, oczywiście jak widzieliście, on miał plakietkę, nie? Mewtwo, wsadzamy go na Best Buddy. Best Buddy nam daje level do góry, prawda? Czyli tak naprawdę dwa power upy. I w takim wypadku nasz Mewtwo, damy tutaj OK, wyjdź, nasz Mewtwo ma 1 HP. Ma 1 HP. I w tej chwili możemy śmiało go po prostu uleczyć. Także to jest ten trik. Kolejna treść informacji, którą prawdopodobnie jest z tytułu odcinka. Czy Niantic wspiera osoby grające na fake GPS-ie? Jest to odpowiedź tak i nie. Bo Niantic sam w sobie nie promuje tutaj w żaden sposób oszukiwania. Tam, o, jakiś film leci, tam jest w ogóle ta kino letnie. Już w tej chwili dosyć zaczęło się, nie? Zaczynając oczywiście od początku. Polski profil na Twitterze opublikował gratulacje trenerze dla osoby, która pokazała swoją zdobycz w postaci Pikachu w konkretnym kostiumie niedawno podczas eventu w Japonii. I oczywiście jest, była to shiny i setka, nie? Takie szundo i było, ta osoba się nawet nie kryła z tym, że ona gra na fejku i po prostu, że najwidoczniej Niantic jej lubi. Ale od razu was informuję, że profile na Twitterze, na Facebooku nie są tutaj publikowane, znaczy treści tam nie są publikowane przez właściwy Niantic, a dokładnie tutaj treści w postaci zdjęcia, informacji takich stricte z eventami są prowadzone i dostarczane przez Niantic, ale wszystkie komentarze odnośnie zdobyczy, czy tam w ogóle gratuluję trenerze i tak dalej, i wpisy pod ich komentarzami, czyli komentarze takie normalne, są przez firmy i oczywiście publikowane te treści również są przez firmy trzecie. I to te osoby, które się tym zajmują, publikują te informacje. No i napisaliśmy oczywiście do Niantic, że hello, ale tak nie powinno być, że to co w ogóle te firmy i te osoby odwalają, to jest w ogóle nieporozumienie i że powinno być to ukrócone. Lub po prostu, ej, wyedukujcie te osoby, bo to jest w ogóle strzelanie sobie pięścią w mordę. Bezpośrednie. Oczywiście publikowałem takie zdjęcie na profilu, co oczywiście każdy się z tym zgodził, ale po takim czasie, jakim nasze profile istnieją w social mediach, kolejny strike trafiła profil hiszpański. Nie wiem, co nie wiem, zmienili w ogóle osoby, które się tym zajmują, ale polajkowały teraz i skomentowały wpis hiszpańskiego gracza, który ewidentnie po prostu używał aplikacji na fejku i oczywiście było wszystko widoczne.
taka osoba prawdopodobnie nawet nie patrzyła, nie otworzyła tego, tego zdjęcia, tylko po prostu polajkowała, no hej, super, ekstra, gratulacje, tenerze. No i to jest kolejne nieporozumienie. Tak jak powiedziałem tutaj, zostało to zgłoszone do Niantic przeze mnie i przez jeszcze kilka innych osób, ale edukacja tutaj tych firm jest po prostu bardzo ważna, bo to jest strzał po prostu w kolano nie tylko Niantic, ale również i graczy, którzy grają fair, nie? I naraz po prostu gracze, którzy oszukują, są promowani po części. Ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, żeby tutaj ukrócić te działania, ja bym tutaj, wiecie, nawet troszkę zachęcił dla tych, którzy już faktycznie oszukują w grze. Weźcie, publikujcie i oznaczajcie tutaj profile polskie, jak i też, no jeżeli gracie na innym języku, to oznaczajcie w ogóle w profilach swoje tutaj zdobycze. Te takie super rzadkie, z faktycznie takimi znakami oszukiwania. Oznaczajcie profile właśnie te Niantic'owe i jeżeli się skomentują u Was, to tak naprawdę pokażemy im, że po prostu te osoby nie powinny mieć pracy, jeżeli nie potrafią tak naprawdę zweryfikować tego, czym się trudnią. Serio. W tej chwili ja tu nawet zachęcam, żeby po prostu oznaczały te osoby profile i żeby komentowały. Więcej będziemy mieć tutaj dowodu na to, że te firmy w ogóle nie powinny nawet mieć związku z Pokémon GO, ani z Niantic. Serio. Także to jest, wiem, że to jest troszeczkę nie fair i też zachęcam osoby do oszukiwania, ale to jest na korzyść naszą. To jest na korzyść naszą. Bo te osoby po prostu będą mieć albo edukacji tak naprawdę przez kolejny tydzień, lub będą mieć szkolenia z Pokémon GO. Więcej osób, które gra w Pokémon GO, to super, nie? Także to jest takie moje skrajne podsumowanie tego zachowania od strony firmy. Jest jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym poruszyć. I drugą część raczej na krótko. Nie chcę już poruszać dłużej, chyba że będziecie chcieli mieć pełny odcinek na ten temat, aczkolwiek to jest głupie. Dobra, w tej chwili już była pierwsza osoba, która ukończyła etap na Apex Lugie, jeśli chodzi o 30 dni interakcji z Pokémonem. Oczywiście współczuję wszystkim tym, którym się to nie udało. Gdzieś tam polegli na jakimś dniu i muszą zostać od nowa. Jednak te 30 dni ona zrobiła i w tej chwili kolejny quest polega na wykluczy jajek, pokonaniu ileś tam gruntów i coś tam jeszcze. Ale dosyć proste, to nie jest skomplikowane i nie czasowe, więc możemy to robić nawet w jeden dzień. Także prawdopodobnie Lugię Apex już możemy spotkać już u jakichś graczy. Chyba że to będzie kolejny etap, który tam jest czwarty, będzie polegał na czymś innym. Nie na oddaleniu tego nagród, tylko na jakimś jeszcze kolejnym zadaniu. Także na szczęście tutaj nie ma kolejnego etapu, który jest trudniejszy. I ostatni etap, i ostatnie zadanie dnia. Mamy temat, jaką jest nasza babka. Już kończę. Jaką jest Pokémaster Holly? Pokémaster Holly oczywiście jest znana z tego, że była w społeczności naszej Niantic'owej. Jednak z racji tego, że dała ciała i olała jakiekolwiek tutaj sugestie i dalej tutaj zaczęła kontynuowała sprzedaż produktów z logami i z logotypami i wszystkim innym związanym z Pokémon Company. Niantic oczywiście zdecydowało się ją wyrzucić z naszego grona już dawno temu. A i ona dalej oczywiście tu działa w tej kwestii, miała daleko gdzieś. Później oczywiście jej historie są różne. Oczywiście poprzez baseniarę na Twitchu, OnlyFans i tak dalej. Ta osoba nie powinna w ogóle należeć do grona twórców Pokémon kompletnie. Z racji tego oczywiście kim się stała. No i oczywiście ona publikowała raz treść na internecie, która oczywiście spotkała się z agresją w jej kierunku i ona otwarcie przepraszała. I dosyć tak naprawdę dało się jej wybaczyć. Ale teraz wypowiedziała się po raz kolejny odnośnie zmiany w Community Dayach. Powiedziała, że osoby z niepełnosprawnością nie powinny grać w ten sposób, czyli nie powinny tutaj mieć pretensji do zmiany na Niantic, bo 6-godzinne seanse nie są dla nich, a 6-godzinne seanse siedząc w domu nie są zdrowe. Od kiedy tak naprawdę jej ktoś powiedział, że jak jakaś druga osoba może grać? Od kiedy dostała takie prawo? No i oczywiście społeczność się oburzyła, no i ona po dwóch dniach dopiero, mimo że jej profil wcześniej był prywatny, zabezpieczony, że tak powiem, na Twitterze, Reversala zablokowała, mimo że Reversal jest tak naprawdę najbardziej odpowiednią osobą, która powinna się wypowiadać na ten temat, no i ją troszkę zbeształ, nie? Odblokowała profil i na chwilę obecną opublikowała też przeprosiny, które są mega, mega żałosne. Serio, te przeprosiny są bez emocji, takie no odpieprz i wyglądają na zasadzie
ej, tracę sponsorów, tracę patronów, tracę pieniądze, więc trzeba przeprosić. No i publikowała ten film. I apologize to Pokemon Go trainers. I recently made tweets about the community day changes, and I made a video. After reviewing it with my moderators and Ryan Swag, I realized I'm wrong. And people should be able to play their own way. Please know, I meant no harm. I was being selfish. I'm sorry. I apologize. And I will be better. Thank you. Thank you. No i po nim oczekuję, że prawdopodobnie, żeby oni wrócili, żeby pojawili się nowi, bo hajs straci. Przynajmniej tak to wygląda. Także w mojej opinii ta osoba już traciła w oczach na skroś. Nie powinna w ogóle należeć do, ani też być promowana przez nic. Jeśli chodzi o nawet w tym przypadku Pokemony, no serio, ale ta osoba po prostu zaprzecza w całej swojej karierze pod każdym względem na chwilę obecną. Wiem, że na zachodzie OnlyFans to naprawdę to ma każda nastolatka. To już mnie nie dziwi, ale tak to wygląda. I serio, możesz być na OnlyFansach i w innych kontencie, ale Pokemon Go. Respekt po prostu, że masz zero honoru, zero moralności i tak dalej. I nawet no, jeszcze tylko się zgasło, no jest zimno. Pokémon Master Holly po prostu powinna być tutaj, może nie zniesławiona, ale powinna nie mieć już powabu w ogóle wsparcia od strony społeczności Pokémon Go. Na chwilę obecną to jak widzę jej wpisy, to wszyscy tylko oczekują na to, żeby miała tutaj, publikowała kolejne swoje zdjęcia w kontekście seksualnym, więc niech ta społeczność się tego trzyma. Ja mam to już tutaj w tej chwili gdzieś, ale tylko wam was informuję, jak to na chwilę obecną wygląda. Że ta osoba po prostu tylko w każdy możliwy sposób po prostu tylko ubliża naszej społeczności. To jest tyle, jeśli chodzi o to. Ja mam nadzieję, że nie zmarnowałem waszego czasu i ci, którzy do tej pory wytrwali, są zadowoleni z tego, co otrzymali informacje, jakie otrzymali informacje. I tak jak powiedziałem, event funkcjonuje, event działa, jest jak jest. Naprawili, może wcześniej nie działał. A to jest tyle z mojej strony. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie i do zobaczenia, trzymajcie się. Heja!